kochani, witam się z wami w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, zapraszam was na kolejny haul z AliExpress. Będzie 10 zamówień, tym razem się nie pomylę, ale rzeczy pokażę wam więcej, ponieważ jedno zamówienie zawiera na przykład kilka rzeczy. Linki będą w opisie, tak jak zawsze. Pamiętajcie, że ceny, które podaję wam ja tutaj, będą się różniły od tych, które obecnie obowiązują. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ostatnio przeglądałam swoje wcześniejsze zamówienia i porównywałam ceny. To one się naprawdę bardzo różnią, bardzo, jak na AliExpress. I generalnie też w większości przypadków zrobili płatną wysyłkę. Także rzeczy naprawdę będą chyba się różniły w niektórych przypadkach dosyć sporo, ale może coś was tutaj zainteresuje i postanowicie to zamówić. Więc zaczynajmy. Jeszcze na samym początku chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama. Tam będziecie na bieżąco, staram się dodawać codziennie posty. Instagram to beauty.strefa. Tam was zachęcam do obserwacji. Lecimy po 1000 followersów, wtedy zrobię dla was takie rozdanie. Na moim Instagramie były już takie 3 mini rozdania, więc lecimy po 1000. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani i zajrzycie tam. Więc zaczynajmy. W dalszym ciągu są to naszyjniki, które już mogliście widzieć u mnie w filmikach, ponieważ mówiłam, że muszę sobie domówić inne kolory. Tutaj mamy srebrny kluczyk. One są z tego tworzywa Sterling Silver, z tej stali takiej chirurgicznej, nierdzewnej, przepraszam, ale one się nie brudzą, nie niszczą. Ten kluczyk kosztował 3,35 zł i razem z tym zamówieniem był również naszyjnik, serduszko takie ażurowe trochę, i one były w jednym zamówieniu. Serduszko kosztowało 2,74 zł, przyszły 17 dni, czyli całkiem ok czas jak na AliExpress. Następnie mamy produkt do paznokci, taką bazę, która miała być budująca, taka gęsta. Jest gęsta, muszę to przyznać, może to będzie widać. Całkiem ok, kupiłam na przetestowanie, butelka jest plastikowa. Ja kupiłam właśnie przeźroczystą, kosztowała 3,70 zł, przyszła w 25 dni. Kupiłam to do testu, żeby znaleźć jakiś tańszy odpowiednik. Nie przedłużałam nią, ponieważ chcę zapuścić swoje długie paznokcie, co w miarę mi się udaje. Ale jest całkiem ok. Następnie mamy breloczek, który teraz patrzyłam cenę, totalnie podrożał, bo generalnie ja miałam na niego kod zniżkowy. Jest to taki breloczek. Jego znalazłam w ogóle na grupce na Facebooku i tam był do niej, do tego breloczka link. Do tego był kupon rabatowy. Breloczek kosztował 7,67 zł. Kupon dawał nam zniżkę 3,86 zł. I finalnie ten breloczek kosztował 4,24 zł. Przyszedł w 23 dni, czyli całkiem szybko. Tu mamy taką przywieszkę i on jest jakby taka gumowa koala. I tutaj mamy jeszcze taką przywieszkę, mamy kółko, mamy taką zapinkę. Ja go noszę przy torbie. Jest dobrze wykonany, były różne inne wersje do wyboru tych zwierzątek. Natomiast ten braloczek teraz kosztuje razem z wysyłką coś koło 10 zł. Także może już ta cena uległa zmianie, bo ja to sprawdzałam około 2 tygodni temu, może 3. Także może coś się zmieniło. I następnie mamy znowu naszyjnik z tej samej jakby serii, z tego samego tworzywa, tylko to jest srebrny krzyżyk. Miałam już taki złoty, nie chcę się wyostrzyć. Miałam już taki złoty i potrzebowałam też srebrnego. On kosztował 3,09 zł, przyszedł w 22 dni, także ok. Następnie mamy kolczyki, 6 par kolczyków, które już tak chciałam użyć i założyć. Nie otworzę ich, bo się mi wysypią zatyczki. Jest tutaj 6 par, mam nadzieję, że będziecie widzieć mimo tej folii na 6 dni w tygodniu. Mam nadzieję, że naprawdę będzie je widać. Mamy serduszka, kuleczki, małe kwiatuszki, małe gwiazdki, małe piórka i małe serduszka. Są to takie minimalistyczne kolczyki, ponieważ ja mam sporo dziurek w uszach, więc chcę właśnie te wszystkie kolczyki użyć. One kosztowały 3,74 zł i przyszły również w 22 dni. I następnie mamy rzecz, która może zainteresować osoby mega dbające o włosy, ale nie tylko. Ja to kupiłam właśnie ze względu na swoją szczotkę, którą uwielbiam i o której mówiłam w filmiku na temat mojej pielęgnacji włosów. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to was serdecznie zapraszam. Tutaj postaram się wstawić link do tego filmu. Jest to taki czyścik do szczotki. Taki metalowy ma zakończenie, takie grabki jakby z rączką.
I on właśnie służy do czyszczenia szczotki, wiecie, do zdejmowania takich włosów i takich powierzchownych zanieczyszczeń kurzu troszeczkę, ale nie do końca. Wiadomo, że szczotkę trzeba czyścić, myć i pielęgnować, bo to jest bardzo ważne właśnie przy czesaniu włosów, żeby zwracać na to uwagę. On kosztował równe 3 zł i przyszedł w 31 dni. Bardzo dobrze mi się sprawdza i cieszę się, że go zamówiłam. Następnie mamy bransoletki, które również mogliście widzieć już u mnie na filmie, ponieważ Wam pokazywałam. Natomiast tutaj zauważyłam, że pokazywałam Wam tą czarną bransoletkę z serduszkiem srebrnym i mówiłam, że ona się nie psuje. Faktycznie, ale coś mi się delikatnie zaczęła ścierać. Natomiast to po bardzo, bardzo długim czasie, ponieważ ja się z nią kąpię, ona jest moczona, jest w wodzie, wszystko z nią robię, także ja jej nie zdejmuję. Więc no miała prawo się lekko tutaj pościerać, chociaż nie jest to takie rzucające się w oczy i wygląda w dalszym ciągu ładnie, nie jest porysowana. Mówię o tym serduszku, które już mam przez długi czas. A tutaj chciałam powiedzieć o tych bransoletkach, czyli różowy sznurek i zielony sznurek z koroną i koniczynką. Tutaj bardziej widzę, że się ten złoty kolor starł niż ten srebrny, więc są mniej trwałe moim zdaniem. Mimo wszystko i tak je polecam, ponieważ są w super cenie, ale i tak na AliExpress i na takie tworzywo są trwałe. Koniczynka i korona kosztowały 2,82 zł grosze i były w jednym zamówieniu. I również do tego zamówienia były bransoletki dla dwóch osób, które ja zamówiłam dla siebie i Corneli. Jeszcze jej nie dałam, ponieważ jak się widziałyśmy, to zapomniałam, ale w końcu. No, zobaczysz to, ale no trudno. W każdym bądź razie to są też takie zwykłe sznureczkowe bransoletki z troszkę jaśniejszym różowym niż ten tutaj, który mam, z złotą kuleczką. Po prostu takie minimalistyczne dla dwóch osób. One kosztowały 3 złote 5 groszy i te trzy bransoletki, właściwie cztery, ale trzy zamówienia przyszły mi w 23 dni. Następnie mamy rzecz, na którą czekałam bardzo długo, naprawdę bardzo długo. Przyszła mi aż 29 dni po czasie, czyli prawie miesiąc. Przyszła łącznie w 74 dni. Ja zrobiłam spór, sprzedawca zwrócił mi za to pieniążki, więc teoretycznie mam to za darmo, można by powiedzieć. I w sumie trochę się cieszę, ponieważ zima już tak jakby, w ogóle śniegu nie było. Zdarzały się takie chłodne, wieczne dni, ale śniegu jako śniegu nie było. No teraz już czekamy na wiosnę, więc to zamówienie naprawdę długo na nie czekałam i trochę byłam na to zła. Natomiast jest to zamówienie dla Karmela, czyli mojego psa. Jak śledzicie mnie od początku, to wiecie, bo przewijał się gdzieś na vlogmasach i w ogóle. I zamówiłam mu buty. Buty są super wykonane, naprawdę są przesłodkie, mają taką podeszwę. Wyglądają tak, były dwie wersje kolorystyczne, takie brązowe i różowe. No, karmel to jest samiec, dlatego wybrałam mu te. Są fajnie wykonane, ponieważ mają taki rzep tutaj i są zapinane w zależności od właśnie obwodu łapki psiej, a w środku wyglądają tak. Mają taki przesłodki kożuszek. Natomiast, tak jak podejrzewałam, karmel nie chce w nich chodzić, co raczej było do przewidzenia. Te buty kosztowały 10 zł 4 grosze, więc z tego względu cieszę się, że te buty przyszły po takim czasie, ponieważ mogłam zrobić spór i mam je za darmo, a karmel i tak z nich nie korzysta, ale same w sobie są naprawdę przesłodkie. I razem w tym zamówieniu było ubranko psie, które już zdecydowanie się lepiej sprawdza. Jestem z niego bardzo zadowolona. Postaram się tutaj Wam wstawić zdjęcie Karmela, jak wygląda w tym ubranku. Wygląda w ogóle tak jak mój koc, który mam, który mogliście widzieć na łóżku, gdzieś się na pewno na vlogmasach przewijał. Ubranko kosztowało podobnie, ponieważ 10 zł 8 groszy, no i było w tym samym zamówieniu, czyli przyszło 74 dni, 29 dni po czasie. Jest tak, tak wygląda, jest przesłodkie. Tu ma kaptur, który oczywiście nie mieści się mojemu psu na głowę, ale sobie zwisa i ma takiego białego pompona. Jest bardzo milutkie i mięciutkie. A z tej strony wygląda tak. Tutaj na brzuszku ma gumkę, żeby było elastyczne. I tak jak mówię, ono jest na Karmela dobre, ale no niestety nie skorzystał, bo już na dworze są temperatury plusowe, więc być może za rok, ale tutaj sobie mam zdjęcie. Następnie mamy naszyjnik, który podobny Wam już kiedyś pokazywałam, tylko tam była gwiazdka. Tutaj mamy taki mały diamencik. On jest na takiej rzemykowej, nie, na takiej żyłce przeźroczystej, że jak będziemy mieli to z daleka, to tej żyłki nie będzie widać, będzie widać jakby był sam ten
diamencik. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. On kosztował 1,62 zł i przyszedł w 30 dni. I ostatnia już rzecz, jaką chciałam Wam dzisiaj pokazać, to są gumki do włosów, z których jestem zadowolona. Są to takie scrunchy, ale nie takie duże, tylko takie trochę mniejsze. Jak na razie używałam tylko jednego koloru. Są tutaj 4 sztuki w zestawie. One kosztowały 4,97 zł, przyszły w 30 dni. Natomiast widziałam, że również tego cena już jest wyższa. Mamy 4 kolory, używałam na razie tylko tej niebieskiej, takiej niebiesko-szarej. Jest jeszcze czarny, szary taki ładniejszy i taki brudny różowy. Bardzo dobrze trzymają włosy, jestem z nich zadowolona, no i ładnie wyglądają. Więc to były w sumie wszystkie rzeczy, które już chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod filmem. Zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a także do wpadania na mojego Instagrama beauty.strefa. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!